Olbrzymi kosmiczny krążownik drugiej klasy o nazwie Niezwyciężony ląduje na planecie Regis 3. Jego dowódca ma za zadanie odszukać Kondora, bliźniaczy okręt, który wcześniej wylądował na tej planecie i z którym stracono łączność. Załoga Niezwyciężonego przeszukuje powierzchnię planety i jednocześnie prowadzi badania naukowe, starając się określić źródło potencjalnego zagrożenia. W trakcie poszukiwań załoga odkrywa dziwne, nieznane konstrukcje. Jak gdyby ruiny, chociaż planeta wydaje się być pozbawiona życia. Kilkaset kilometrów dalej odnaleziony zostaje Kondor. Cała jego załoga zginęła w tajemniczych okolicznościach. Przed śmiercią wszyscy stracili pamięć i człowieczeństwo. Tak wygląda zawiązanie historii Niezwyciężonego, jednej z najbardziej popularnych powieści Stanisława Lema. I gotowy scenariusz na film, który nigdy nie powstał, ale za to stanowi szablon koncepcyjny dla dziesiątek, które powstały. Tych filmów, ale też książek, gier, seriali, które zajmują się problemem pierwszego kontaktu. Tych, które stawiają naprzeciw sobie człowieka i maszynę. I tych, które szukają wyjaśnienia dla niepoznanego. Ten esej jest hołdem złożonym Niezwyciężonemu. Książce i autorowi. Jego ideom, jego wizjom, jego konceptom, które po 60 latach, odkąd zrodziły się w jego głowie, pozostają równie inspirujące i równie intrygujące. Jeśli kochacie science fiction tak jak ja, to ten materiał jest dla was. I będę w nim mówił o zawartości książki. Ale nie powinno was to zniechęcić do tego, żeby po nią sięgnąć. Wręcz przeciwnie, powinno was to do tego zachęcić. Nie bójcie się spoilerów. Możecie sięgnąć zarówno po książkę, jak i po grę autorstwa polskiego studia Starward Industries, która niedawno miała premierę. Możecie sięgnąć też po audiobook, audioteki, który jest fantastyczną formą na obcowanie z powieścią Stanisława Lema, tak było w moim przypadku. Albo możecie sięgnąć po komiks Rafała Mikołajczyka. A najlepiej sięgnijcie po wszystkie cztery media, żeby w pełni docenić niezwyciężony geniusz Lema. Niezwyciężony jest powieścią wyjątkową z kilku powodów. Jak najbardziej dlatego, że jego autorem jest jeden z najwybitniejszych autorów fantastyczno-naukowych w historii, który podejmował kwestię kontaktu z inną cywilizacją także w takich książkach jak Eden, Powrót z gwiazd czy Solaris. Jak najbardziej także dlatego, że jak już wspominałem, koncepty, idee i wizje zawarte w Niezwyciężonym stanowiły i wciąż stanowią wzór do naśladowania, rozgrzewając umysł do czerwoności. Ale jest coś jeszcze. To jest traktat naukowy i filozoficzny, który stawia przed nami ważne pytania, z jakimi będziemy musieli się zmierzyć w perspektywie nieuchronnej ekspansji kosmicznej. Po pierwsze, czy kontakt musi oznaczać konflikt? Po drugie, czy ewolucja ma przewagę nad inteligencją? I po trzecie, co jeśli nie wszystko i nie wszędzie jest dla nas? I co jeśli wcale nie jesteśmy niezwyciężeni? Zacznijmy od tego pierwszego. Kontakt i konflikt. Załoga Niezwyciężonego niedługo po lądowaniu na Regis odkrywa, że tutejsze stworzenia oceaniczne reagują strachem na sondy badawcze. Powstaje hipoteza, że z jakiegoś powodu wykształciły zmysł magnetyczny. Jednocześnie odkrywają zachowane w skałach ślady złożonych form życia na wzór gadów, chociaż powierzchnia planety od mileniów wydaje się umarła. Wobec tego, jaką przeszkodę napotkało życie rozkwitłe w oceanie, że nie podjęło więcej wędrówki na ląd? I co unicestwiło życie na lądzie? Znaki zapytania, hipotezy i teorie jedynie piętrzą się, gdy odkryte zostają ruiny przypominające miasto i ewidentnie zostały one stworzone w sposób inny niż naturalny. Mimo to nie wydają się być zdatne do życia dla żadnych humanoidalnych istot. Właściwie zupełnie nie wydają się być zdatne do życia i zamieszkania. No i jest jeszcze martwa załoga bliźniaczej jednostki Kondora, która przybyła na Regis wcześniej. Oględziny krążownika i ekshumacja zahibernowanego martwego członka załogi wskazują, że przed śmiercią nastąpił zanik pamięci, ale nie po prostu amnezja. Chodzi o umysłowe cofnięcie się do stadium dziecka, w niektórych przypadkach niemowlęcia. Załoga Kondora postradała zmysły. Rohan, nawigator Niezwyciężonego i główny bohater książki, wraz z astrogatorem Horpachem, to jest taki odpowiednik kapitana, i kilkudziesięcioma wybitnymi naukowcami, łamią sobie głowę, próbując
zrozumieć, co tu się właściwie dzieje. I w końcu jeden z zespołów naukowych natrafia na dziwną czarną chmurę, złożoną z maleńkich pseudowadów, jak gdyby nanomaszyn. Kryształkowate automaty, które pojedynczo są pozornie bezradne, ale potrafią błyskawicznie łączyć się w większe grupy i wielkie chmary, tworząc zbiorową inteligencję i stanowiąc przy tym niszczycielską moc. Naukowcy zostają zaatakowani przez chmurę i zneutralizowani. Żyją, ale nie są w stanie normalnie funkcjonować. Zupełnie jak załoga Kondora, cofają się w rozwoju i stają się bezużyteczni. W odpowiedzi astrogator Horpach decyduje się zneutralizować zagrożenie w postaci chmury i wysyła w tym celu najpotężniejszy automat, jakim dysponuje krążownik. Cyklopa. Potężnego robota, który rozpościerając pole siłowe wokół siebie, używa miotacza antymaterii, wypalając chmurę nanomaszyn. Ale ta nie maleje. Jedynie rośnie w liczbę i rośnie w siłę. To opisane w książce epickie starcie maszyn, martwych bytów, które prowadzi do reakcji termojądrowych i wypala niemały kawałek lądu, prowadzi do ostatecznego zwycięstwa nanomaszyn, które, uwaga, przejmują kontrolę nad cyklopem, a ten zaczyna zmierzać w stronę niezwyciężonego. I w tym punkcie pragnę, żebyście uświadomili sobie, że Stanisław Lem w Zakopanem w latach 63-64 stworzył taką wizję nanomaszyn i nanotechnologii, jaka stanowi dzisiaj standard w popkulturze i pojawia się chociażby w Star Treku, w Ghost in the Shell, w Terminatorach, w Iron Manie. Jasne, można by przywołać opowiadanie Artura C. Clarka, Nowi Rezydenci, które pojawiło się 10 lat wcześniej i również prezentowało wizję nanotechnologii, miniaturowych maszyn. Ale to Lem pokazał nam drobne automaty jako wady, które łącząc się w chmurę zyskują nowe właściwości. Nie są świadome, osobno nawet nie są inteligentne, ale postępują w sposób skoordynowany, stanowiąc rozproszoną inteligencję i przyjmują postać, która jest im potrzebna w zależności od sytuacji. Dużą część książki bohaterowie próbują zrozumieć, dlaczego zostali zaatakowani i dlaczego nie są w stanie nawiązać porozumienia, ale w jaki sposób porozumieć się z czymś, co nie myśli? Jak można zarzucać wrogość bytom, które nie są świadome? I z dokładnie tym samym problemem mierzy się jedna z moich ulubionych książek science fiction, jaką jest Ślepowidzenie autorstwa Petera Wattsa, gdzie załoga statku Tezeusz nawiązuje kontakt z żywym pojazdem obcej cywilizacji, którego nazywają Rorschach. Wieloramienne istoty, które załoga zabiera na pokład Tezeusza celem badań, okazują się nieporównanie lepiej skonstruowane od ludzi. Ich umysły są bez porównania potężniejsze od człowieka, ale inteligencja wcale nie równa się świadomości. Te istoty górują inteligencją nad ludźmi właśnie dlatego, że w przeciwieństwie do człowieka nie są świadome, a zatem także nie sposób jest się z nimi porozumieć. I nie operują one w kryteriach moralności, dobra czy zła, pokoju bądź konfliktu. I podobnie jest w przypadku nanomaszyn w Niezwyciężonym Lema. One nie atakują. One neutralizują potencjalne zagrożenie, wykorzystując impulsy elektromagnetyczne, a każdy wrogi akt ze strony człowieka prowokuje proporcjonalną, jeśli nie silniejszą reakcję. Jak napisał Andrzej Stow, polski literaturoznawca, teoretyk literatury i badacz fantastyki naukowej, ta książka Lema jest o poznaniu i porozumieniu w sytuacji, w której nie jest to w pełni możliwe. Przejdźmy więc do drugiej części, jaką jest egzystencja i ewolucja. Załoga Niezwyciężonego musi użyć najcięższego arsenału, jaki posiada, żeby zniszczyć potężnego cyklopa, broń, która została zwrócona przeciw nim. Nie wiedzą, jak zniszczyć nanomaszyny, ba, nie są w stanie ich zrozumieć, jak powstały, kto je stworzył, jaki jest ich cel istnienia. Ale w głowie jednego z naukowców rodzi się przedziwna teoria ewolucyjna, wyjaśniająca pochodzenie chmury nanomaszyn, a także brak życia na planecie. Widzicie, kiedyś, w niewiadomej przeszłości, na Regis wylądował statek obcej cywilizacji Liran, uciekającej przed zagładą. Załoga okrętu zginęła, ale katastrofę przeżyły automaty pokładowe. Były to wysoko wyspecjalizowane mechanizmy homeostatyczne, zdolne do przetrwania w najcięższych warunkach. Nie miały już nad sobą nikogo, kto wydawałby im rozkazy. I przekształciły się tak, żeby dostosować się najlepiej do panujących na planecie warunków. Opanowały zdolność reprodukcji.
zdolność produkowania innych automatów, czyli rozmnażania się. Jednocześnie ewoluowały i hartowały się w wyniku konfliktu przez milenia, broniąc się przed atakami tutejszej fauny. W efekcie wyniszczyły całe życie na lądach planety. Dlatego też życie przetrwało jedynie w oceanach. Maszyny powtarzały to, co natura robi na Ziemi, szukając optymalnej formy dostosowania się do warunków Regis. Ewolucja ta polegała na selekcji. Inteligentniejsze, większe i potrzebujące większych nakładów energii maszyny w toku owej ewolucji przegrały z mniejszymi, oszczędniejszymi i łatwiejszymi do zastąpienia. A te rozległe ruiny, które wyglądały jak niezdatne do zamieszkania miasta, to nie były miasta. To były pozostałości maszyn, które przegrały ewolucyjną loterię. Bo inaczej niż w przypadku istot biologicznych na Ziemi, roboty na planecie Regis ewoluowały poprzez eliminację form skomplikowanych i maksymalną miniaturyzację tych prostszych. To też po upływie mileniów pozostały właśnie tylko nanomaszyny, jako najlepiej przystosowane, najefektywniejsze. Ergonomia jest dla nich tak ważna, że nanomaszyny nawet nie zabijają ludzi. One po prostu ich cofają w rozwoju, używając silnego pola elektromagnetycznego, bo kosztuje je to mniej energii. Naukowcy nazywają to martwą ewolucją urządzeń mechanicznych. W skrócie, nekroewolucją. Nekroewolucja. Już za samo to pojęcie Lem powinien był dostać literacką Nagrodę Nobla, jeżeli nie Nobla z innej dziedziny, na przykład biologii. Widzicie, samoistna ewolucja maszyn replikujących zachowania natury i człowieka jest koncepcją, która wykracza daleko poza tradycyjne wyobrażenie buntu maszyn i uzyskania świadomości przez sztuczną inteligencję. Właśnie sęk w tym, że maszyny w powieści Lema jej nie uzyskały, więc dlaczego istnieją? Czemu wciąż ewoluują? Jaki jest ich cel, jeżeli nikomu i niczemu nie służą? I odpowiedź jest banalna w swojej prostocie. Celem jest kontynuacja, przedłużenie egzystencji. Sensem życia jest jego trwanie. I to koło zamachowe ewolucji jako takiej. I tylko dlatego, że jest ona martwa i dotyczy materii nieożywionej, nie oznacza, że nie jest życiem. Poprawił się na koi. Wspomniał o strategach, którzy obmyślali teraz plany zniszczenia chmur. I usta wykrzywił mu wzgardliwy uśmiech. To nie ma sensu. Wszystko razem. Chcą zniszczyć. A właściwie my też. My wszyscy chcemy to zniszczyć. Ale nikogo przez to nie uratujemy. Regis jest bezludna. Człowiek nie ma na niczego szukać. Skąd więc ta zaciekłość? Przecież to jest tak, jak gdyby tamtych zabiła burza albo trzęsienie ziemi. Niczyj świadomy zamiar. Żadna wroga myśl nie stanęła na naszej drodze. Martwy proces samoorganizacji. Czy warto marnować wszystkie siły i energię po to, aby go unicestwić? Tylko dlatego, że zrazu braliśmy go za czyhającego wroga, który najpierw z ukrycia zaatakował kondora, a potem nas? Ile takich niesamowitych, obcych ludzkiemu pojmowaniu zjawisk może taić w sobie kosmos? Czy mamy wszędzie przybywać z niszczącą potęgą na pokładach statków, aby strzaskać to wszystko, co jest sprzeczne z naszym rozumieniem? Człowiek jeszcze nie wzniósł się na właściwą wysokość. Jeszcze nie zasłużył na tak pięknie nazwaną postawę galaktocentryczną, która wysławiana od dawna nie na tym polega, aby szukać tylko podobnych sobie i takich tylko rozumieć, ale na tym, żeby nie wtrącać się do nieswoich, nieludzkich spraw. Zagarniać pustkę? Owszem, dlaczegóż by nie? Ale nie atakować tego, co istnieje, co w ciągu milionoleci wytworzyło swoją własną, niepodległą nikomu ani niczemu, oprócz sił promienistych i sił materialnych, równowagę trwania, czynnego, aktywnego trwania, które jest ani lepsze, ani gorsze od trwania białkowych związków zwanych zwierzętami czy ludźmi. Przechodząc do ostatniej części tego eseju, Niezwyciężeni, jestem wam winny słowo wyjaśnienia. To, co właśnie usłyszeliście, to słowa Rohana, bohatera powieści Niezwyciężony Stanisława Lema w wydaniu superprodukcji
audioteki. To właśnie w tej formie przyswoiłem to dzieło w ostatnim czasie i muszę powiedzieć, że jest to doświadczenie sensoryczne. Jest to doświadczenie niepowtarzalne i binauralne. Narratorką jest Krystyna Czubówna, a głosami załogi są m.in. Daniel Olbrychski czy Eryk Lubos. I co ciekawe, to nie jest jedyna produkcja Stanisława Lema w katalogu audioteki. Zresztą Lem jako autor jest bardzo ważny dla audioteki. Na platformie znajdziecie większość jego dzieł, którymi zresztą właśnie się sam zajadam, w tym wspaniałe Solaris z głosem Roberta Więckiewicza i świeżutkie Dzienniki Gwiazdowe z głosem Piotra Adamczyka. Polecam, przekonajcie się sami, jako że partnerem tego odcinka jest Audioteka, to mam dla Was kod do wykorzystania, kod z 30-dniowym dostępem do Audioteka Club i znajdziecie go w opisie pod filmem. Naprawdę, wykorzystajcie go i przekonajcie się sami. Ale wracając, tytuł książki to coś więcej niż nazwa krążownika. To jest perspektywa, przed którą jako ludzkość możemy zostać postawieni. Na technologicznym haju jesteśmy przekonani o własnej niezwyciężoności. Nadmiernie wierzymy w swoje możliwości. A w naturze mamy odruch walki za wszelką cenę, a przede wszystkim potrzebę zdominowania tego, co nieznane. Ale co jeżeli zadrzemy z kimś silniejszym od nas, nawet tego nie wiedząc? Co jeżeli nie będziemy chcieli nawet tego przyjąć do wiadomości? Lem ostrzega nas przed fatalizmem zniszczenia, który płynie z poczucia wyższości. Tylko dlatego, że rościmy sobie prawo do panowania nad ziemią, nie znaczy, że powinniśmy rozciągać te same prawa na cały wszechświat. Gdybyśmy natrafili na coś nieznanego, chcielibyśmy się z tym porozumieć. Ale gdyby nam się to nie udało, chcielibyśmy to zniszczyć albo zdominować. Ale co jeżeli to coś okaże się niezwyciężone? Tym właśnie okazała się obca rasa zaprezentowana w przywoływanym przeze mnie ślepowidzeniu Petera Wattsa. Żeby człowiek mógł stawić czoła potędze obcych, musiałby wyzbyć się swojego człowieczeństwa, pozbawić się świadomości i wyewoluować w taki sposób jak wróg, tylko po to, żeby móc mu stawić czoła. Rohan, bohater niezwyciężonego, uznaje potęgę obcej, nawet jeżeli martwej cywilizacji, ale przede wszystkim nie chce i nie zamierza traktować jej jako wroga. Planeta Regis nie jest dla ludzi i nie musi być, a potężny przeciwnik, nawet jeśli nie jest niezwyciężony, to nie musi być wrogiem, jeśli tylko my go nim nie uczynimy. Rohan wstał wówczas na miękkich nieco nogach. Wydał się sobie nagle śmieszny z tym skwapliwie zabranym umarłemu miotaczem Wayra. Więcej czuł się niepotrzebny w owej krainie doskonałej śmierci, gdzie przetrwać zwycięsko mogły tylko formy martwe, aby odprawiać tajemnicze działania, których nie miały oglądać żadne żywe oczy. Nie ze zgrozą, ale z pełnym oszołomienia podziwem uczestniczył przed chwilą w tym, co się stało. Wiedział, że żaden z uczonych nie będzie zdolny podzielić jego uczuć. Lecz chciał wrócić teraz już nie tylko jako zwiastun zagłady zaginionych, ale i jako człowiek, który będzie się domagał pozostawienia planety nietkniętą. Nie wszystko i nie wszędzie jest dla nas, pomyślał, schodząc powoli w dół. Nie wszystko i nie wszędzie jest dla nas. Niezwyciężony Stanisława Lema jest jedną z najważniejszych i największych lekcji pokory, jakie powinniśmy odebrać dla naszego dobra z perspektywy przyszłości, która nas czeka. I warto, żebyście ją odebrali, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Czy to w formie klasycznej książki, czy komiksu, powieści, właściwie noweli graficznej Rafała Mikołajczyka. Słuchając audiobooka na audiotece, czy może grając w grę. I tu jeszcze słowo a propos samej gry od Starward Industries. Ona opowiada historię alternatywną do tego, co dzieje się w książce. I mimo, że pokazuje inne zdarzenia, to posługuje się wręcz cytatami wyjętymi z książki, ma to samo przesłanie i podąża tą samą linią odkrywania przed nami koncepcji nekroewolucji. Uważam, że bardzo dobrze, że chociaż nie dostaliśmy adaptacji filmowej, a bardzo bym sobie jej życzył, Niezwyciężonego, to przynajmniej dostaliśmy grę, która może dotrzeć do ludzi, którzy nigdy nie sięgną po książkę Stanisława Lema. Tym bardziej, że to jest gra, która jest bardziej interaktywną historią wizualną, nie ma w sobie dużo elementów gameplayowych, bardziej polega na chłonięciu narracji, chodzeniu, eksploracji, to jest tak zwany walking simulator. I trochę byłem zawiedziony tą grą, brakowało mi czegoś odkrywczego względem tego, co znałem z książki, brakowało mi też
Może trochę innego rozłożenia akcentów i tempa, które uważam jest wciąż lepsze w książce, ale polecam wam z całego serca. Wspierajmy w ogóle polskich twórców gier, ale tym bardziej, jeżeli jest to, no cóż, spuścizna tak wielkiego człowieka, jakim był Stanisław Lem. Raz jeszcze uważam, że warto skonsumować Niezwyciężonego w każdej formie, bo dałem dzisiaj 4 media, z których możecie skorzystać. Zachęcam was do tego, żebyście wykorzystali kod do Audioteki, który znajdziecie w opisie pod filmem i przypiętym komentarzu. Jeżeli podobał wam się ten esej, a trochę kosztował pracy, to zachęcam was do tego, żeby też rozważyć wspieranie bez schematu na Patronite, bo wszystkie środki, które dostanę z Patronite'a, zakładka gdzieś tutaj się teraz powinna pojawić, przeznaczam właśnie na rozwój vloga. To są środki, które trafiają do innych twórców, takich jak montażysta Michał Idasiak, który montował ten film, czy ilustratorki Dominikę i Agnieszka, a w zamian też za wsparcie dostajecie fajne nagrody. No i czekam na wasze komentarze, jeżeli podobał wam się ten esej. Dawno nie robiłem eseju na bez schematu i mam nadzieję, że wrócę do tego z większą częstotliwością niż ostatnio. No i zachęcam do tego, żebyście sprawdzili inne polecane przeze mnie materiały.